Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. No i wydarzyło się. Czas na pierwszy odcinek podcastu Coffee Spots Polska z wymarzoną gościnią. Małgosia Minta, osoba, z którą piłem kawę nie na jednym kontynencie, a która sama piła kawę nie wiem na ilu kontynentach, ale może zaraz do tego przejdziemy. Dziennikarka, autorka książek, fotografka, miłośniczka, cappuccino. Witamy, Małgosia. Tak. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Który wiem, że piła dziś nie najlepszą kawę, ale nie będziemy mówić gdzie, żeby nie robić tej takiej no negatywnej... Tak, teraz mam dobrą. <laughs> negatywnej, negatywnej reklamy. Pamiętasz, gdzie piłaś pierwszą kawę? Pamiętam. I w jakim wieku? Y, pamiętam pierwszą kawę, która mi smakowała i przez którą tak naprawdę zaczęłam pić kawę. Mam jakąś taką dziwną konstrukcję fizjologiczną, że na mnie nie za bardzo działa kofeina. Hmm. Także ominął mnie cały... Etap życia picia kawy, żeby nie zasnąć, ucząc się na sesję na studiach, bo ta kawa totalnie mi nic nie robiła i tak zasypiałam. Um, oraz ja po prostu nie lubię rzeczy, które mi nie smakują. I pierwszą kawę, która mi naprawdę posmakowała, i nagle odkryłam, że wow, to może być kawa, i ona jest w ogóle super. A to była. To było cappuccino w Coffee Collective na Norebronte z dzielnica w Kopenhadze w 2012 roku w listopadzie. 2011. Nie spodziewałem się tak yy, yy, dokładnego wspomnienia. <laughs> no było to yy, no, takie wydarzenie, czy wydarzenie, smaki, które gdzieś yy, zmieniają mój pogląd na temat dań, produktów, bardzo mocno mi zapadają w pamięć, bo w ogóle wszyscy tak mamy, że wiele wspomnień nam się kojarzy ze smakami albo smaki wywołują w nas mm -hmm. wiele wspomnień. Tak samo zapachy. E, to samo zapachy. I ma to jakieś naukowe podstawy e, dotyczące tego, że po prostu są uruchamiane różne bodźce w danych sytuacjach i im więcej bodźców, zmysłów jest zaangażowanych w jakąś sytuację, tym lepiej pamiętamy. Mm. Tak było z tą kawą. Do tej pory bazowa mieszanka pod espresso, Coffee Collective to jest jedno z moich ulubionych takich ziaren, które ma wysoką kwasowość, ale bardzo owocową, pożyczkową, truskawkową. I mam wrażenie, że w kawach z mlekiem lub napojem roślinnym to te owocowe nuty wychodzą w taki bardzo ładny, stonowany, taki bardziej pastelowy sposób i ja to bardzo lubię. A 2012 rok też w tej dziennikarkę. W 2011, może. Tak, tak. I weszli kulinarną, czy, czy zajmowałaś się e, jeszcze nauką? To chyba był, był jakiś taki czas pomiędzy. E, okay. Już na pewno pisałam o jedzeniu. Czyli ale... wszystko zaczęło się od tego cappuccino, właśnie, no, w Kopenhadze. Tak, no. Możemy powiedzieć, ale to był mój pierwszy wyjazd w ogóle do Kopenhagi, który na pewno też jakoś ugruntował we mnie to, że ja bardzo chcę zgłębiać ten świat gastronomii, szefowych i szefów kuchni, nie wiem, palarni kawy, winemakerów, winemakerek i gdzieś chyba... Trochę po prostu przeniosłam to takie zainteresowanie, czy takie badacze, badawcze podejście, które we mnie już było wcześniej i które wcześniej jakoś eksploatowałam, pisząc o nauce czy o nowych technologiach, na, na coś, co było wcześniej moją pasją, zainteresowaniem, coś, co bardzo lubiłam, a postanowiłam się tym zająć jakoś tak bardziej serio. I czy ta odporność na kofeinę sprawia, że możesz eksplorować ten świat bez końca, pijąc kawę po prostu bez przerwy? Właściwie chyba tak, bo mogę pić dużo kawy w ciągu dnia, chociaż ja zazwyczaj piję albo właśnie cappuccino, czyli jednak to jest espresso, czyli mała dawka kafeiny, no bo w szelewach, a w kolbry mamy jej najwięcej. I pamiętam, że chyba jedyny raz, kiedy tak mi się zrobiło, trochę zakręciło w głowie od tej kawy. To było po tym, jak zresztą też w Danii, w miejscowości Orhus, to jest chyba um, trzecie albo drugie największe miasto w Danii, um, w kawiarni, która się po prostu nazywa Great Coffee, z duża skromność, palarnic. A właściciel nam zrobił. Testing wszystkiego, co miał, i pamiętam, że zaczęłam od Flat White'a, później napiłam się jakichś tam, nie wiem, dwóch czy trzech przelewów, a potem Aeropress, a na koniec zaserwował Cold Brew, które dojrzewa w piękach z drewna wiśniowego. Wow. Jakby pomyślał, że skoro wino może dojrzewać w beczkach, albo whisky dojrzewa w beczkach i w sumie wino jest też. produktem fermentowanym i kawa też jest produktem fermentacji, ziarna kawy, to czemu nie? I on trzymał tą kawę chyba nawet miesiąc czy dwa miesiące w takich wydrążonych właśnie, no jakby beczkach, w wydrążonych pieńkach. Ale trzymał same ziarna. Nie, już napój sam. Koło wow. było zrobione w tym. To ciekawe. Ciekawe, co ciekawe. Czy to tamtej jeszcze i... są napisał? <laughs> E, i, e, I wtedy poczułam takie nagle, że moje serce, moje serce, <laughs> e, ale to jakoś szybko minęło, ale to był chyba jedyny taki moment, że ta kawa, znaczy nie wiem, to się wszystko wydarzyło w ciągu godziny, a ja wlałam w siebie bardzo dużo przelewowej kawy. No. I, I jakie jest właśnie miejsce kawy w takim planie posiłków i planie dnia gastronomicznym przed jedzeniem, po jedzeniu? Jak to wygląda? <laughs> mm. Na pewno jest coś takiego, że i to gdzieś dają podróże, można zobaczyć jak różne są wzorce picia kawy w różnych krajach i to jest moim zdaniem dość fascynujące. Mm. I też jak różne miejsce ta kawa ma w różnych kulturach, no to wszystko gdzieś jest elementy naszej schedy kulinarnej, czy rytuałów dotyczących jedzenia i picia. A to, że we Włoszech nigdy nie pije się kawy w domu, tak? Zawsze pije się ją w barze. A, i... Ale wszyscy mają kawiarki. A wszyscy mają kawiarki i zresztą kawiarka była takim bardzo mocnym narzędziem emancypacji kobiet ponoć we Włoszech, bo nagle kobiety, które niekoniecznie mogły chodzić do barów na swoje espresso, mogły sobie robić kawy w domach. Fenomen, że ta firma non stop bankrutuje, pada, rodzi się bardzo no, włoskie, bialetti. ale tak, tak, mówimy o bialetti, o moce. No, zazwyczaj, nie wiem, w Hiszpanii właściwie no, ta kawa gdzieś też jest tak zawieszona, ale raczej trochę później w ciągu dnia. I to jest często kawa z mlekiem, bardzo mocna. No, nie wiem, we, w Danii to jest, czy w krajach skandynawskich tradycyjnie to jest kawa przelewowa, tylko to nie są te przelewy, o których my myślimy, fancy przelewy robione na VCXT, tylko. Duża kawa filtrowana, zalewana albo French press. I faktycznie tamtej kawy się pije bardzo dużo, i też się sama na tym łapię, że jak jestem w Skandynawii, to ja tej kawy potrafię wbić litr, po prostu kubek za kubkiem, takich nawet tradycyjnych przelewów. No a gdzieś tak my mamy wpojone chyba też trochę kulturowo, tradycyjnie, że kawa to jest często coś, czym kończymy ten posiłek. Co ma. Często złe strony, bo niestety w restauracjach często tym najsłabszym punktem, a mówię o bardzo dobrych restauracjach, e, niestety jest właśnie kawa i to jest strasznie słabe. No I, i, dlaczego, I dlaczego tak się dzieje? Bo jedna rzecz, że to rzeczywiście kawa bardzo często nie jest dobra w fine diningu czy, czy, czy w tych lepszych restauracjach, a z drugiej strony ona jest tam dość droga też. Więc wydawałoby się, że jeżeli już kasujesz więcej niż w dobrej kawiarni speciality. To mógłbyś mieć baristę albo osobę dobrze przeszkoloną, która tę kawę potrafi zaparzyć. Czy to może w ogóle nie jest ta historia? Tylko chodzi o coś innego: chodzi o to, że są pewne firmy, koncerny, które produkują kapsułki, i ponieważ one bardzo lubią się z fine diningiem, no to jakoś tak się składa, że akurat te ekspresy kapsułkowe pojawiają się w tych fajnych, migowych rzeczy. Mam wrażenie, mnie, że te ekspresy kapsułkowe to nie jest najgorsze, co się może wydarzyć, bo tam przynajmniej jest jakiś standard przynajmniej tego, co wypluwa ten ekspres i wypluwa, generuje, tak? Mhm. I to jest zawsze, powiedzmy, taka sama kawa, taka sama dawka i tam udział człowieka jest właściwie taki, że musi wsadzić tą kapsułkę jakby w dobrą stronę albo w maszynę <grym> w <kuchnię. grym> Właściwie nie wiem, ale to jest taka borączka, która gdzieś często nam wraca też w rozmowach ze znajomymi, którzy są karkami, dziennikarzami kulinarnymi z innych krajów. Um, no i no dla, ja piję kawę wyłącznie przez, ze względu na smak, bo nie, nie piję jej, nie jest to też dla mnie jakiś taki rytuał poranny. Moim porannym rytuałem jest bardzo coś, nie wiem, mało romantycznego, kubek wrzątku. Um, A cytryną czy bez? Nie, sam po prostu ciepła, nawet nie wrzątek, ale ciepła woda. Mm -hmm. i, ona, I ona mi daje takiego porannego kopa. Um, i też, nie wiem, ja w domu robię przelew, nie mam, jak próbuję spienić mleko do cappuccino do poparzenia trzeciego stopnia, <gry> dlatego kapucinko to w kawiarniach. Um, I właściwie nikt z nas nie wie, i gdzieś, tak jak mówisz, tak jak mówicie, całe te restauracje, właśnie zwłaszcza fine diningowe, które często mają menu degustacyjne, czyli takie. Czy mają taką formułę karmienia gości, że nie przychodzimy, wybieramy sobie z karty, co chcemy zjeść, tylko przychodzimy już na gotowy zestaw dań, które są jakąś tam opowieścią, mają jakąś narrację, mają jakąś dynamikę, intensywność smaków, która rośnie, później opada, deser. No, i na koniec Jeszcze do tego wine pairing. Jeszcze do tego mamy wine pairing. To też jest jakoś przemyślane, żeby to wino pasowało do dań, żeby to wino pochodziło też od ciekawych producentów. Mm -hmm. Tam jest zawsze jakaś historia, bla, 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 bla. bla. I później przychodzi moment kawa. E, no i tak. Oczywiście to też jest gdzieś tam związane, podejrzewam kulturowo, z tym, że na przykład, nie wiem, styl palenia kawy we Włoszech będzie inny niż w Skandynawii, tak? Tutaj jasne, ten nowy styl palenia kawy w Skandynawii to są jasne ziarna, czy jasne palenie. Włosi nie lubią takiej kawy, tak? One, oni nie lubią kwaśnego jedzenia. Jak pomyślimy sobie o włoskiej kuchni, na przykład tam jest mało kwaśnych rzeczy. Nie wiem, granita cytrynowa, ale tam jest też tyle cukru, że... Coś wspomnienie po tym kwasie, to dawno zostało. I zresztą wrócę do ciekawej historii właśnie gastronomicznej z Rzymu, kawowej. No ale okej. Okay, Tam są też kawiarnie speciality. Tak, 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 są kilka. Bo tak jest. No e, ale, I także trzeba brać poprawkę na to, że nasza preferencja smakowa kawy, ja lubię właśnie ziarna, które są jasno palone, niekoniecznie może się jakby pasować do, do tego, co jest lubiane w danym miejscu. Okej. Okay. Można na to wybrać jakiś, jakąś tam poprawkę. Natomiast to, co czasem boli, to to, że mamy właśnie wyszukane produkty. Kelner napowiada, że nie wiem, że te, te marchewki to z tej farmy, te ryby od tego rybaka, coś tam, coś tam. Tu robimy sami garum, tu robimy sami miso. To wino to w ogóle tylko 300 butelek, a później przechodzi do kawy i nagle mamy coś, co jest... Jakby z totalnie innej bajki narracyjnej, że wcale nie jest kawą speciality. Jest jakby mamy wszystkie, wszystkie produkty <laughs> mamy speciality. Nie wiem, piwa, da um, um, da I nagle kawa jest jakimś czymś takim totalnie zapomnianym. A także ja często mi się zdarza, że jeśli coś już mam pić na koniec posiłku, to poproszę proszę o napar ze świeżych ziół. To jest jakąś tam bezpieczną opcją. Mm. Natomiast e, często ta kawa jest, ja, ja nie lubię też włoskiej kawy, za bardzo takiej właśnie mocno palonej, także we włoskich restauracjach poruszam najwyżej o espresso i ciepłe mleko obok i sobie robię sama powiedzmy swoje cappuccino, ale żeby nikt nie powiedział, że to cappuccino, bo jest już piąta czy tam dziesiąta wieczorem, to tak maskuję jakby to, że piję cappuccino, nie pijąc cappuccino. Um, ale są chwalebne przypadki, przykłady. I zacznę może od Włoch, bo to jest właśnie chyba tam, gdzie ja sama najbardziej jakoś, no, nie, Hiszpania to jest kraj, gdzie największy mam problem z kawą. Ale jest taka restauracja gwiazdkowa w Rzymie, która się nazywa Retrobotega. To jest w ogóle ciekawy koncept, bo oni mają jakby opanowane cały rok kamienicy. Mają wine bar z jedzeniem, gwiazdkową restaurację i okienko, gdzie sprzedają makaron na wynos, albo taki, żeby sobie ugotować w domu. A naturalne wina, lokalne produkty, da, 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 i właściciel uwielbiający kawę. I oni w czasie pandemii, kiedy mieli trochę mniej do robienia, postanowili trochę mocniej się zająć tą kawą, bo dla nich prywatnie to była jakaś bolączka w całej tej układance. I tego, czego im brakowało, to to, że nie ma kawy, która by była kawą speciality, ale by była palona pod włoski gust. Jakby wpisywała się jeszcze w ten południowo-włoski e, pomysł na kawę, że ona właśnie musi być ciemniejsza, gor bardziej goryczkowa, taka mocno czekoladowna, taka włoskie espresso, ale jednak, żeby nie pochodziło od wielkiego koncernu, ale faktycznie były to ziarna wyjściowo pozyskiwane w etyczny sposób, z farm, da, I oni po prostu otworzyli swoją palarnię. na tym się skończyło. E, Nudo Coffee. I to jest kawa speciality, a, a właśnie nie chcieli korzystać z kaw, nie wiem, z Coffee Collective, e, Tim Vandalbot czy Bonanza, z tych e, zachodnich, znanych trzeciofalowych palarni, bo one są po prostu palone w zupełnie inny sposób, nie taki, jaki Włosi lubią. I oni jakby wzięli te dwa, te, to podejście dotyczące etyki pozyskiwania ziaren, współpracy z farmerami, e, precyzji wypału. Oraz myślenia, że ta kawa też się może nalewać nie tylko na espresso, ale też nawet, żeby zrobić z tego przelew, chociaż o, już ciarki. <śmiech> <śmiech> chociaż one po prostu one są mniej owocowe. Może to jest tak, że one nie są gorzkie te one są bardziej w stronę czekoladowości, orzechowości, a mniej w stronę owoców tropikalnych, jakichś porzeczek. <laughs> I kwasowości. I po prostu zrobili, jakby połączyli to, bo czegoś takiego nie było tam na rynku. Są Przykłady fajnej restauracji właśnie, w, nie wiem, w Skandynawii choćby. Gdzie ktoś faktycznie pomyślał, że ta kawa. No bo że kawa to jest zazwyczaj ostatnie, co pijemy w tej restauracji. Jak ona jest zła, to no, trochę rujnuje nam to, to hmm. wszystko, Zostaje nam ten aftertaste. Tak, tak, zostaje na ten brzydki smak, na koniec. Mm -hmm. um, nie smak pozostaje. O. <laughs> I, I są restauracje, które gdzieś o tym myślą też w kontekście, że ta kawa jest elementem Całej tej opowieści, którą ta restauracja snuje przez ten obiad czy kolację. No, I za tą opowieść, też na płacimy na koniec <laughs> Płacimy nie tylko za jedzenie, ale właśnie za ten storytelling, za to doświadczenie, tak jak mówisz. No, I, I gdzie w Skandynawii można No, by na przykład, dobrą przykład no, To, jest, to taki diningu. może przykład, może jest trochę... Ale właściwie w Kopenhadze mam wrażenie, że wszędzie jest kawa speciality. To znaczy... Pójdziemy do piekarni że rzemieślniczej, tam będzie kawa speciality. tych kawiarni, pójdziemy do jakiejś śniadania, tam będzie kawa speciality. Nie, tam w hotelu, tak. um, um, w hotelach często mamy kawę speciality, co też jest super. Um, I w restauracjach też, też dlatego, że tam po prostu to jest małe miasto, wszyscy się znają. Na miejscu mamy dobre palarnie, nie wiem, April, właśnie Coffee Collective, który jest już teraz potentatem, właściwie um, Prolog. Um, I na przykład w Nomie, czyli cztero-, Trzykrotnie restaurację, która zajmowała numer jeden na liście pięćdziesięciu najlepszych restauracji na świecie trzy gwiazdki w przewodniku Michelin. Restauracja Legenda, która zbudowała cały ten trend, czy była awangardą, nie wiem, ikoną tego trendu, nowej kuchni skandynawskiej, która bardzo mocno wpłynęła na to, jak my teraz jemy w ogóle w restauracjach, ale też w piekarniach, gdziekolwiek. Oni na początku i chyba do tej pory jest właściwie tylko kawa przelewowa. Mm, tak mi się wydaje. Chociaż ostatnio tam widziałam te monogrupy jakieś takie, wiecie jak to się, wiecie lepiej jak to się nazywa, takie coś ładne podblatowe. Gdzie można ćwiczyć bicepsy. <grym> <grym> a, I a, nie, bicepsy to, to a, ręczne. Spresor, mówisz, oni mówisz mają takie filmie. grupy wbudowane w blat. Tak. Mody. Mody, właśnie. Bardzo to jest ładne. Um, ale pamiętam, że gdy byłam tam pierwszy raz, była tylko kawa przelewowa, ale od zawsze to była kawa z Palerni z Oslo Timowandelbo, który jest po prostu też przyjacielem tej restauracji. Ta restauracja się wręcz chwali, chociaż właściwie nie musi się niczym chwalić, ma taką pozycję, że oni z tej kawy korzystają. Wiele restauracji korzysta tam z Coffee Collective, też taką ciekawą historią anegdotą kawową z restauracji innej czy w Kopenhadze Geranium. Jest to, że ta restauracja na początku miała znowu tylko kawę przelewową, a, bo to jest bardzo skandynawskie, b, to jest restauracja, gdzie wszystko jest po prostu dopięte na ostatni guzik za pomocą pensety i tam wszystko jest co do milimetra, i nie mieli jednak warunków, żeby nagle mieć osobne, cały jakby ekipę po prostu baristów, ale jednak goście chcieli espresso, no i też trudno odmawiać czegoś osobom, które przychodzą do trzygwiazdkowej restauracji, zostawiają tam małą górę pieniędzy. No i szukano jakiegoś rozwiązania, które by było adekwatne do całej tej restauracji i koncepcji, ale też nie absorbowało za bardzo serwisu, bo podawaniem kawy zajmuje się tam serwis winny, somelierzy. No i w końcu pojawił się pomysł użycia właśnie tych ręcznych maszyn do espresso. To są takie śmieszne rzeczy, które wyglądają jak duże dziadki do orzechów, albo jakieś takie, nie wiem, no... Dziwna rzecz, właśnie do ćwiczenia bicepsów. I wokół tego zbudowano taki mikro Przyjeżdża na wózeczku to właśnie ta maszyna, imbryczek z wrządkiem, już odmierzona, zmielona przed serwisem kawa. I sommelier robi nam, parz nam to wyciska wręcz do espresso, właśnie do małej porcelanowej filiżanki. I to jest fajne. Coraz więcej restauracji o tym myśli. Mam wrażenie, w Polsce. Nie za bardzo, znaczy no pojawiają się, są restauracje, to nawet właśnie takie fine diningowe, które gdzieś zaczynają myśleć o tej kawie, natomiast dla mnie się wydaje to takim no brainerem, że skoro korzystam, nie wiem, mam polski kawior, mam zaprzyjaźnionych właśnie, nie wiem, panią od jadalnych kwiatów, pana od pstrągów i tak dalej, i tak dalej, to czemu nie odezwać się, a my jesteśmy wam dość... Yy, no to jest takie błogosławieństwo jednak teraz życia w Polsce, że właściwie w każdym mieście mamy nawet nie że jedną mikropalarnię, tylko kilka i one zazwyczaj są ok. Kilka? I... Chyba kilkanaście. <głos> kilkanaście? <głos> dowiedzą się wszystkiego Państwa z nowego wydania Coffee Spot spot. <głos> <głos> o, dziękuję. <noise> nie umawialiśmy się na to, ale super. Ale um, także nie jest to jakby, jakby techn technicznie. Znalezienie tej kawy nie jest trudne. Zdaję sobie sprawę, że trudne jest znalezienie osoby na serwisie, która nagle by parzyła tylko kawę. I jest to kwestia treningu albo asygnowania danej osoby tylko do tego, że na koniec tego wieczoru będzie robić kawę. I to jest szkolenia, absorbowania tej osoby, powierzenia jakiegoś obowiązku. No ale byłoby fajnie. nie? I wydaje mi się, że nawet no, zrobienie. Dobra, zrobienie kawy moim zdaniem na ekspresie jest trudniejsze niż zrobienie jednak, jeśli mam dane ziarna, wagę i lejek do V60, to jest to łatwiejsze jednak do zrobienia. Tak mi się wydaje. Jeżeli ale, jest dobrze ale, ustawione. Tak, tak, ale jeśli ale... robisz sobie jakby. Zapytajmy baristów o odpowiedzi w komentarzach do podcastu. <grym> nie, do tak. ale chodzi mi o to, że to są, jakby jest jakiś standard, tak, że, mhm. że łatwiej sobie to rozpisać, tyle, tyle wody, tyle ziaren. Jakby w restauracjach oni potrafią korzystać z wag elektronicznych i z wag generalnie i proporcji czasu, ale to w Polsce właściwie w restauracjach nie biorę kawy. Wiem, że są restauracje, które korzystają z kaw speciality, ale też. No moim zdaniem to wszystko. Masz z... obawy. To... Nie ufasz. Znaczy, nie, 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 ale ich jest nie za sugerek. mało. Um, a z drugiej strony mam wrażenie, że wysycenie kawiarniami speciality jest naprawdę wysokie w Polsce. Tak jak ostatnio Bardzo znaleźliście duży. kawiarnię Speciality w koluszkach. Tak. Um, I nagle się okazuje, że te restauracje to jest taka mikroczarna dziura, trochę się robi. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniać. Zdaję sobie sprawę z tych wszystkich argumentów, że to pieniądze, że to jest tak naprawdę serwis. Moim zdaniem to jest ten największy argument, dlaczego my takiej kawy nie mamy. Um, ale jakby to dla mnie nie jest argument, bo każesz mi płacić 500 zł za kolację. Jakby figure it out. Ale tak słuchając Ciebie, myślę sobie o tym, czy nie leży gdzieś może problem w kwestii połączenia osoby odpowiedzialnej za kawę z, z osobą odpowiedzialną za wino. Przecież jakby ktoś, jeśli ktoś uczy się przez całe życie tego, że ma się skupiać na, na, na winie, jest somelierem i jakby jest do tego przyuczany, no to, to on nie chce właściwie poświęcać tego czasu kawie. I czy, czy może jakaś zmiana tej odpowiedzialności by nie, nie pomogła tej kwestii? Zgadzam się, że to są bardzo podobne kompetencje, co zresztą widać często po tym, że jak kawiarnie speciality wchodzą, albo ludzie z kawiarni speciality migrują w świat win, a zwłaszcza tych win, które powstają w podobny sposób jak kawy speciality, czyli mali producenci, etyczne podejście też do środowiska, z którego to wino pochodzi, większy spektrum smaków, jakie jesteśmy w stanie uzyskać, tak naprawdę tych samych owoców. Wino i kawa są w ogóle ze sobą... Ze sobą bardzo blisko, no bo jedno i drugie to jest owoc, i jedno i drugie trzeba najpierw sfermentować, żeby coś z tego powstało. I później to pijemy. Eee, I wydaje mi się, że, znaczy, zdaję sobie sprawę, że zwłaszcza jak się rozmawia z, że z laboratorami najczęściej, o, jak u ciebie, wszystko super, ale serwis, bo jest po prostu permanentny brak osób. Które by chciały pracować na serwisie w restauracjach. Wydaje mi się też, że trudno wrzucić nagle kompetencje czy obowiązek parzenia kawy gościom, czy przygotowywania kawy dla gości na jedną osobę na serwis, bo ono po prostu tego nie odźwignie. Trudno też nagle kazać wszystkim nauczyć się robić kawę. Ale wierzę, że jeśli no już. Musisz się pojawić, barista, ale... tak można zainwestować w baristę. Pytanie, czy to się. No, ten barista by musiał coś robić za nie. Zazwyczaj te, to picie kawy to jest ten ostatni moment posiłku, także ten barista coś by musiał robić jeszcze przez cały czas. I wierzę, że są takie restauracje, i są takie przykłady, że faktycznie jest jakaś osoba, która ma do tego smykałkę, jest, po prostu się tym interesuje. No ale nagle później mamy jakieś fatalne. i znowu fatalne. Jeśli to jest restauracja z ambicjami, no to moim zdaniem, no to właśnie w takich miejscach powinny być nagle kawa pod espresso i kawa pod przelew I jedna lżejsza, bardziej owocowa, druga pod kawę, no bo skoro mamy nawet do wyboru, nie wiem, dwa czy trzy możliwe wine pairingi, nie wiem, polskie wina, wina naturalne albo takie big boys names, czyli jakieś et 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 wielkie etykiety, drogie wina, uznani producenci, no to czemu nagle mam pić jedną kawę na każdy sposób? Nie? to, tak, znaczy dla mnie to po prostu tak, to jest ten puzzle, który często nie pasuje. Nie mówię, że zawsze, ale mógłby pasować częściej. E, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Może ktoś nam w komentarzach też później odpowie e, z doświadczenia. poprosimy w komentarzach restauracje, które mają kawę specialty w Polsce, bardzo chyba, które mają dobrą kawę. Tak. Znaczy, my, czy dobra, to to nie mogą myśleć, że ich jest dobra, ale że to jest coś. Co, na przykład, że ktoś w ogóle się zaczął zastanawiać, jaką kawę wybiera do restauracji. I nie tylko przez pryzmat ceny i tego, że ktoś ją przywiezie i w pakiecie zostanie ekspres, tylko że ktoś, się zastan że, ktoś że ktoś zrobił tasting na przykład kaw, jakie są podawane. Ja poproszę tą listę. Czekam. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee z Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl?

Zaczęliśmy rozmowę od tego, że piłaś kawę na niejednym kontynencie, e, <laughs> ale piliśmy kawę w tym roku razem w Tajlandii, w Bangkoku. E, jak ci się podoba azjatycki styl picia kawy i w ogóle ich podejście do kawy? Nie mówię o samych kawiarniach mm -hmm. Speciality, mm -hmm. bo kawiarnie Speciality trzymają standard. Oczywiście mają swoje, um, swoje rzeczy, swoje smaczki, swoje napoje w każdym kraju i to jest świetne. Tak, jak też mówiłaś o Włoszech i o tej restauracji, mm -hmm. która otworzyła swoją palarnię. No to ekstra, że przynoszą standardy speciality na potrzeby i gusta mm -hmm. mieszkańców południowych Włoch. Ekstra, super mi się to podoba. Nie chodzi o to, żeby kopiować wszędzie to, co, to, co, to, 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 co, to, co robią Skandynawowie na przykład. A, a jak ci się podoba azjatycka kawka? Nie wiem, czy piłaś tam w Wietnamie na przykład z mlekiem skondensowanym, z woreczka albo, albo inne pyszności? Nie, no z azjatyckich krajów to właściwie byłam tylko w Singapurze, w Tajlandii i w Japonii, także nie no, piłam wietnamskiej kawy w Wietnamie, piłam ją w Warszawie <grym I, <grym i wydaje <grym> mi się, że ten nasz w Wietnam, <grym> który tutaj mamy, jest zupełnie ok. Ale to jest też ciekawe właśnie sposób co ta kawa ma dawać. że no, dla mnie taka kawa właśnie e, wietnamska z mlekiem skondensowanym, to jest jak Red Bull, nie? Cukier, kofeina i Deser możesz przeżyć ten, ten dzień. E, to, co zwróciło moją uwagę w Tajlandii, w Bangkoku właściwie, chociaż e, z tego, co wiem, Chiang Mai jest taką lokalnie uważaną taką, takie miasto, jeśli chodzi Kulinarna o kawę. Kulinarna stolica e, Tajlandii. I, i jeśli chodzi o rzemiosło i też takie nowe rzemiosło, um, no to, to co mnie w tych palarniach i kawiarniach specialty w Bangkoku zwróciło moją uwagę, to sposób dopieszczenia tych konceptów, też wizualnych, jeśli chodzi o design, o wystrój. To jest naprawdę, robi wrażenie. Wiem, że Tajwan też pod tym względem jest niesamowicie imponujący. Oraz też mnogość różnych dziwnych napojów, które były podawane w nich często. No i to, że wszystko jest na wynos. Jakby Generalnie bankok jest miastem na wynos wszystkiego, um, ale tam te kawiarnie były bardzo super i przywiozłam w ogóle też sporo ziaren sobie stamtąd. Um, z Japonii przywoziłam ziarna. Zazwyczaj, właściwie, jeśli coś przywożę, to z jakichś wyjazdów to są zazwyczaj pamiątki takie do jedzenia. W warunkach europejskich to są często sery, właśnie z Włoch, z Francji. Zawsze kawa, zawsze jakieś wino. Zawsze jakaś ceramika i chipsy dla moich przyjaciółki. I czy ta kawa smakuje tak samo, jak ją sobie zaparzysz tutaj w Polsce? No ja w domu robię tylko przelew, e, także no, jestem gdzieś zdana tylko na tą metodę. I ja a jak parzysz? Zbudować. V60? V60. E, to jest jedyne, co jakby ogarniam i ja lubię, tak jak nie piekę, chleba na zakwasie, chodzę do dobrych piekarni i wierzę, że te osoby jakby całe życie poświęciły temu, żeby robić bardzo dobry chleb I, i warto wspierać takie przedsięwzięcia, tak samo jak fajne kawiarnie, do których też się wraca trochę jak do przedłużenia swojego domu i, i lubię w ogóle ten moment chodzenia do kawiarni, ten, cały ten rytuał to jest dla mnie takie do, dodatkowa wartość, jakaś added value do, do samej tej kawy. A wracając do pytania Agi, czy, czy, czy wracają ci wspomnienia, jak sobie zaparzasz taką kawkę w domu? Tak, tak, to jest zawsze miłe i później ona się niestety kończy i to jest smutne. Ale wtedy zostaje się ta czarka albo ta, tak. co to ta sobie czarka, tam Czarka, Ale mam <laughs> dużo takich kawowych, nie wiem, e, wspomnień, fajnych też, z, na przykład z Peru, e, z Limy. E, Peru ma w ogóle bardzo dobrą kawę. I to jest też ciekawe, że na szczęście ta kawa jest pita lokalnie, bo e, na przykład Kolumbia jest bardzo znanym, chyba największym czy jednym z największych producentów kawy, podejrzewam na świecie. No, Bra Brazylia jest większa. E, ale Wietnam, bardzo, bardzo późno właściwie te wszystkie kawy speciality były eksportowane i bardzo trudno było się napić dobrej kawy w Kolumbii. I można by oczekiwać, że w Bogocie będzie tych kawiarni speciality sto dziewięćset i nieprawda wcale ich. Tak wiele nie ma i tak naprawdę to jest kwestia ostatnich kilku lat, kiedy powstają lokalne palarnie speciality podające swoją kawę lokalnie, co jest super, bo to jest też takie jednak, mam w wrażenie, odzyskiwanie swojego dziedzictwa tak naprawdę, nie? W Peru, ja bardzo lubię Peru yy, i Limę i tam tych kawiarni z zwłaszcza takich bardziej, powiedzmy hipsterskich dzielnicach jest bardzo dużo, ale to było jedno z moich takich fajniejszych wspomnień i tą kawę to tak, yy, no, bardzo mi było żal jej używać, bo miałam okazję wypalić sama sobie swoją porcję gejszy. No. Yy, yy. Jest taka kawiarnia, która się nazywa Cyklos, e, która ma prawdziwy pasjonat kawy, który jeździ właściwie non-stop. Głównie to są peruwiańskie kawy, to jest też ciekawe, e, z bardzo dużych wysokości. E, I e, i no, to było. I tam właściwie przychodziłam codziennie, jak, e, jak mieszkałam, i w końcu tak, tego, czy nie chcesz sobie wypalić swojej małej porcyjki no, 50 gramów, ale to było bardzo takie. Ucho, czy tam 100 gramów, uchuchane. E, także jeśli ktoś się wybiera Ameryki Południowej, Doliny, to polecam. Wcale tak długo się nie leci, jakby się mogło wydawać. E, no to też nie jest coś odkrywczego, co powiem, ale i dlatego też robimy przewodnik Coffee Spots po raz drugi, że jednak zwiedzanie nowych miast, albo też miast, które znamy, odwiedzając kawiarnie, to jest, to jest zupełnie nowe doświadczenie, jeżeli ktoś tego nigdy wcześniej nie robił. To jest niesamowite. I te kawiarnie są zwykle w fajnych dzielnicach, pracują tam to ciekawi ludzie. Wtedy, tak, tak. Można sobie z nimi porozmawiać. Wiem, że Aga nie chciała, żebyśmy o tym <ś recognise> rozmawiali, bo to jest oczywiste, ale może dla niektórych to wcale nie jest takie oczywiste. Tak jak wiesz, jedni sobie szukają, o, na pewno chcę zobaczyć ogród botaniczny w tym mieście. Inne osoby mówią, a ja chcę iść na flea market, tak? na Pchli targi sobie e, coś tam poodwiedzać. E, inne osoby szukają świetnych piekarni, e, inni restauracji gwiazdkowych. I wszystkiego, diningu. i potem nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. <laughs> no potem no, mają milion no, zdjęć no, i czego no, to robić. No to ja mam zawsze tak, że właściwie, jak gdzieś jeżdżę, to sprawdzam. E, mm, gdzieś to, gdzie jeżdżę, zazwyczaj jest zdefiniowane przez restaurację, które chcę odwiedzić. Także już jakby to wiem a priori, że mm. jakby program gastronomiczny to już jest e, zrobione. No ale trzeba jakoś wypełnić ten czas pomiędzy. E, I zazwyczaj tego to szukam, to są kawiarnie speciality, jakby kawiarnie speciality Udine ostatnio. E, y, wine bar z naturalnymi winami, e, ale też głównie chodzę do tych wine barów nie na to samo wino, ale dlatego, że to jest świetne źródło informacji, gdzie tak, jeść. Tak, tak. I podobnie jest trochę z kawiarniami speciality, że okej, okay, macie super kawę, gdzie, 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 chodzicie jeść, na gdzie chodzicie na jedzenie. Bo ym, to poza smakiem, który jest dla mnie jakby Zawsze nadrzędny, ale mam wrażenie, że tylko dobrze zrobione jedzenie z dobrych produktów, czy dobrze zrobione, nie wiem, kawa z dobrych ziaren, ona będzie dobra. Znaczy, kawa zrobiona z beznadziejnych ziaren nigdy nie będzie dobra, obojętnie, co byśmy jej zrobili, ile byśmy dali tam, nie wiem, płasków. posypki czekoladowej, cukru i syropu złota. i złota, to ona na, na koniec dnia dalej będzie złą kawą. Znaczy, złą. Coś będzie nam na mnie pasować i wierzę, że każdy z nas, no i że z kawą to jest trochę taki one-way ticket, mam wrażenie, że jak się zacznie pić dobrą kawę, dobrą. Jak się zacznie pić kawę, która nam smakuje, i jak się zacznie zastanawiać, czy te, że ta kawa w ogóle nam smakuje, co w niej lubimy, a jak się pomyślisz, o, właśnie to, że ona jest tam, nie wiem, pożyczkowa, coś tam. I czasem, jak się trochę otworzymy i wyjdziemy otworzymy. poza te tak. mocno wypalone. Tak, ciemne, ale w ogóle, żeby sobie spróbować. Ciemnopalowej kawy. Ciemnopalowej kawy i jasnopalonej kawy. I to nie chodzi o to, że ta speciality zawsze będzie lepsza, mm -hmm. bo ona też może być na przykład zakwaśna i totalnie nam nie leżeć, albo jak ja właśnie lubię swoje cappuccino i ta kawa będzie miała wysoką kwasowość, ale te wszystkie aromaty będą takie bardziej cytrynowe, cytrusowe, no to to będzie smakowało jak kawa ze ściekłym mlekiem, jakby nie polecam. Um, stąd właśnie te wszystkie pożyczkowe, truskawkowe, to, to są te kwasowości, które, czy aromaty, które lubię. Um, ale warto sobie sprawdzić. Tak jak na przykład, nie wiem, nawet z wodą gazowaną, Czy lubimy większe bąbelki, czy małe bąbelki? one, która jest bardziej słona, czy mniej słona. I to nie ma tak, że któraś jest gorsza, albo któraś jest lepsza, bo na koniec nie możemy mieć kawy speciality wypalone w zupełnie różny sposób. I one jakby z tego e, surowcowego punktu widzenia, one obie będą takie same dobre, czy wysokiej jakości, ale pytanie, która bardziej nam będzie smakować. E, I moim zdaniem. To jest też jakiś tam element wolności takiej naszej, że, że każdy z nas ma prawo lubić trochę inne rzeczy, ale fajnie, żeby jednak te rzeczy były wyjściowo z dobrych składników. W ogóle często się mówi o tym, że konsument kawy specialty, naturalnego wina, kraftowego piwa i tak dalej, to jest ta sama osoba. I czemu. To, to nie jest ta sama osoba, która odwiedza też te fine diningowe y, restauracje. Czemu nie możemy tego założyć? To, no, wydaje mi się, że to jest ta osoba. Tak jak patrzę po swoich znajomych, z którymi gdzieś się przecinam często w restauracjach, e, no to my zazwyczaj mamy pierdolce na punkcie kawy. I, e, I to gdzieś się zgadza, ale też chyba dlatego, nie wiem to Pozdrowienia dla mojej mamy. To jest osoba, która mnie nauczyła, że jak coś mi nie smakuje, to nie muszę tego jeść. I tak ja miałam długo z kawą, bo po prostu nie mogłam znaleźć kawy, która by mi autentycznie smakowała. A ja piję te 17 cappuccino. E bo ja ono mi po prostu no, smakuje, tak. ale jak mi kawa nie smakuje, to ją zostawiam. Albo nie wiem, w dramat, najdramatyczniejszych przypadkach zatrzymuję auto na środku autostrady ją wylewam. żeby jej ze sobą, nie wie. Ile razy zdarzyła się taka sytuacja? Raz. Okay. Nie powiem, jaka to była sieciówka, ale no, czasem mi się zdarza kupić kawę hmm. na trasie, jest tylko jedna. Która wytrzymuje taką próbę mhm. na, na dużej ilości mleka, żeby z nią sobie jechać gdzieś przez Polskę. Um, ale um, także wydaje mi się, że to jest ta sama osoba, tylko często te restauracje nie, nie dają. Wiedzą nam, o tym, że to jest ta sama um, osoba. Nie dają nam nawet możliwości wyboru, bo nie mówią. pytają się, czy chce pani kawę. I w sumie powinnam się zapytać teraz, jaką kawę Państwo mają. I w sumie, why not? Także może jeśli to zacznie wychodzić też od gości, bo wiesz, że po prostu czasem chce się napić tego espresso, taki zrobić reset po posiłku, ale może to też powinni goście zacząć tego wymagać. Znaczy, ja wierzę w to, że jak goście wymagają jakiejś rzeczy, tak jak nie wiem, w kawiarniach coraz częściej kawy, które są kawy na normalnym krowim mleku, kosztują tyle samo co kawy z dodatkiem napoi roślinnych. Poza tym, że to był jakiś przejaw dyskryminacji osób, które z jakiegoś powodu nie chcą pić mleka, że nagle muszą płacić za to więcej. To, to więcej to jest nagle 30% ceny kawy, jakiś absurd czy 25%. Um, ale że jest opcja, że jest, jaka, że jest jakiś wybór, ale wiesz, że to też wyszło trochę od tych gości, mhm. którzy powiedzieli, że hola, jakby czemu? Dlatego, że jestem uczulona na mleko, muszę za to jeszcze, nie dość, że nie mogę, to jeszcze, jeszcze muszę to za płacę. to płacić. No to, to może dosłownie. takie zadanie domowe dla wszystkich, żeby pytać Tak, domagajcie o się dobrej kawy w, w swoich restauracjach. A ja mam jeszcze tutaj takie jedno pytanie, no. trochę łyżka tutaj dziegciu zostanie dołożona. Aga nie będzie zadowolona z tego pytania, zobaczymy jak zareaguje Małgosia. Małgosiu, a jak odpowiadasz osobom, które, dla których jednak fine dining jest trochę zbyt on-on, trochę zbyt nadęty i jednak ja widzę delikatną różnicę Między wine barami z winem naturalnym i kawiarniami speciality, gdzie staramy się, robimy jak najlepszą kawę, ale utrzymujemy przy tym jednak. W zdrowy dystans do tego, czym się zajmujemy. Mm -hmm. Ja zawsze lubię porównanie, to nie jest lot w kosmos, to nie przyszłość ludzkości. No nie... dla mnie spienienie mleka i zrobienie cebuli na cappuccino, to jest taka rocket science. Ale... Jest to rocket science, ale jednocześnie nie jest to ten lot w kosmos, jakby od niego nie zależy, czy te asteroidy uda nam się rozbić, czy nie. Jakby przeżyjemy, przeżyjemy jeszcze jeden dzień, a myślę, że wiele osób odwiedzając Fine Dining, szczególnie w Polsce, może mieć wrażenie, że no ten kij jest wsadzony tak głęboko, że no już Dalej się nie da. A jednocześnie doświadczenie moje ostatnie: tutaj byłem w Warszawie w takiej jednej restauracji i nie, nie jem mięsa już od, od dobrych kilku lat i zapytałem, też sprawdzaliśmy wcześniej, czy jest tam opcja Wege, zielona, roślinna. I najpierw kanał, powiedział: No, nie mamy niczego, a później menedżer powiedział: Kucharz, coś tam znajdzie w lodówce. No to uważam, to było wys, dość skandaliczne. Więc trochę dwa światy, tak? Bo z jednej strony to takie nadęcie, o, a z drugiej strony, gdy pytasz o coś, co w sumie już jest trochę standardem. Mało elastyczności też. Tak, Czyli opcja wege, to i to, 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 to nie ma. Tak, wydaje mi się, ale że... zostawmy ten pierwszy temat. No ja eee, to, tak, najpierw jeszcze opcja wege, bo ja sama też nie jem, ja morza i ryby. Mhm. Um, I wydaje mi się, że w tej chwili akurat w tych takich naprawdę top fine diningowych restauracjach, które jakby widzą, że dookoła mamy 2023 rok, to zazwyczaj, nawet jeśli jest menu degustacyjne, to tu mamy jedno i to mhm. drugie, i jedno jest z mięsem, a drugie jest bez. I one są na równi. Jasna sprawa. I mo i może jeszcze zanim o to, to takie jakby główne zdanie: restauracje, wine kawiarnie to jest wszystko branża gościnności. I to jest takie słowo, które powinno się mieć wytatuowane gdzieś mentalnie, jak się w niej <noise> pracuje. E, to nie chodzi o to, że gość ma zawsze rację. On często może nie mieć racji, ale jakby nie możemy mu powiedzieć spadaj i jakby ty się nie znasz. Bo też po to my przychodzimy do kogoś właśnie w gości. To bardzo często powtarza Przemek Klima, który jest szefem kuchni, współwłaścicielem dwugwiazdkowej restauracji, jedynej jaką mam w Polsce, Botilleria 1881 w Krakowie, że dla niego restauracja to jest drugi dom i że on tak przychodzi, dlatego też lubi do niej przychodzić, ale też stara się jakby dzielić tym jedzeniem, które jemu samemu sprawia mm. radość, które dla niego jest bliskie i chce, żeby ci ludzie, czy goście, faktycznie czuli się jak goście. Zaopiekowani, otuleni, żeby się cieszyli, żeby to jedzenie było pyszne, żeby im. No pojawił się uśmiech na buzi. Eee, no i jeśli ktoś właśnie praktykuje raczej, że nie, fine, że, jakby, że dla niego definicją fine diningu jest sztywność. Mm -hmm kręgosłupie, czy tam tego, sztywność tego kija, który gdzieś tam <grymne> jest, e, to no to chyba ktoś się bardzo myli, bo fine dining jest o wyrafinowaniu jedzenia, a nie, a nie o sprawianiu, że ktoś się czuje niekomfortowo. Jakby nie dość, że płacę Kupę hajsu, to jeszcze mam się czuć gorsza z jakiegoś, jakby not good enough e, w jakimś miejscu. No to jest jakaś skrajna pomyłka. I wydaje mi się, że to się trochę zmienia. I ja bym nawet nie powiedział, jest... że not good enough. Ja bym bardziej powiedział, nie, że Ja sztywnie trochę mm -hmm. w takiej opresji, że może użyję złego widelca albo czemu ktoś patrzy na mnie trochę z góry, że znaczy, zawsze patrzy z góry, bo ty siedzisz, ale nie. Ale że mi... trochę wchodzisz w ten teatr tak, i wchodzisz w tę rolę tak, Ale wydaje mi się, że to jest takie trochę. Niestety to jest też sztuka serwisu, która jest faktycznie sztuką, którą trzeba praktykować. I zaraz podam Fajny przykład niedawny, że u nas się myli wyrafinowanie czy tą formę właśnie fine, jakiejś doskonałości z, z formalnością. I owszem, fine dining zawsze będzie trochę bardziej formalny, chociaż nie wiem, jeśli pojedzie do Skandynawii, właśnie do, na przykład do, do Nomy, tam są śmiechy, chichy, serwis, który na przykład jest w stanie tak cię wybadać, że on wie, czy może sobie pozwolić na bardziej taką luźną, stop... nigdy ty nie mieć takie ej, yo, Krzysiek, jak się masz, ale że jeśli, że jeśli gość z, o, o, rozmawia z kalenerką, z kalnerem, z z sumelierem, to oni chodzą jakieś anegdoty, tak. coś tam i to jest zawsze wszystko bardzo ele, jakby eleganckie, to jest też kwestia angielskiego języka, że tam nie ma pan, pani, mhm. prawda? Także od razu ten dystans trochę jest może nie skrócone, ale ta relacja jest trochę inna ze względów lingwistycznych. Um, ale u nas właśnie jakoś się przyjęło, że to musi być taki sztuczny teatr. Byłam teraz w restauracji dosłownie tydzień temu e, na Słowenii, w Słowenii, w Kobarit, e, Hisza Franco. E, to jest jedna z najnowszych trzygwiazdkowych restauracji w Europie, prowadzona przez taką power woman Anne Roche. E, i nie był to mój pierwszy raz tam, ale to, co mnie uderzyło w tym roku jakoś bardziej, tam zawsze serwis był super, e, bardzo profesjonalny i tak dalej. Że, ale to, co jakoś teraz zwróciło moją uwagę, to właśnie było to, jak oni się zaczęli zachowywać, mimo, że to było osoby, które już widziałam, na przykład rok wcześniej, na tych samych pozycjach, przy tym samym stoliku, w tej samej sytuacji, e, byliśmy w czwórkę przy stoliku. Jeśli były nam nalewane napoje bezalkoholowe albo wina, to działo się tak jakby parami, czyli ja i osoba naprzeciwko miały nalewane, i później obrót. Przez zawsze były dwie osoby na stoliku, i było jakieś tam, taki, nie wiem, nalewanie synchroniczne mm -hmm. się odbywało. Ale z drugiej strony, kiedy przychodzili nam opowiadać o tych winach, to albo się opierali o stół, albo w ogóle krękali przy mm -hmm. stoliku, i to było naturalne. mega luźne i naturalne, i oni byli jeszcze mega podekscytowani tym, że. To danie, no ono po prostu jest super, nie? Jak go spróbowałem, to w ogóle wow. I z jednej strony jest gdzieś ta formalność, ta elegancja, ta, ta płynność i to, nie wiem, taka właśnie ta sztuka serwisu, że oni tak płyną, w ogóle podają, te, nie wiem, nalewają, coś podnoszą, prawda? ale jest to równoważone takim bardzo szczerym, ciepłym opowiadaniem o jedzeniu, ale. I zwróciłam na to uwagę i powiedziałam, o oh, wow, to nie to jest jakieś, znaczy zawsze tu serwis był super, ale tu widać, że doszło do tej takiej zmiany o milimetr i coś się zadziało. I mieli szkolenie z aktorami. Mieli mm. zrobione szkolenie z e, aktorami z teatru o tym, jak się zachowywać przy stoliku. Jak opowiadać, jak rozmawiać, jak podawać, jak wyważyć właśnie tą formalność i elegancję mm -hmm. z, z tym ciepłem i gościnnością. No i to jest, no i magic happens, tak. I ktoś w ogóle miał w ogóle genialny pomysł, moim zdaniem. Także to, że to jest ta sztywność, moim zdaniem, można to zwalić trochę na karb tego, że ten fajny dining u nas jest taki trochę raczkujący, chociaż we Francji on też jest raczej taki bardziej klasyczny, formalny, chociaż raczej niesztywny. Ale to bardzo zależy od kraju do kraju, moim zdaniem, tak. W Hiszpanii on zazwyczaj nie jest aż taki skostniały, ale no u nas moim zdaniem to no, no niestety tym interfejsem restauracji zawsze jest serwis. I moim zdaniem to nie tylko powinno się inwestować w te kawiory i tam, nie wiem, ręcznie robioną porcelanę, chociaż ona jest super, ale właśnie serwis, 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 serwis. Żeby też ci ludzie czuli się częścią faktycznie tej restauracji, bo to oni tak naprawdę nam przekazują to doświadczenie. Nie, że będzie musieli cię zaprosić jeszcze do jednego odcinka, naprawdę. Ja mogę cię słuchać zresztą o tym, wiesz, bo przecież tutaj nie będziemy nikogo oszukiwać, my się znamy. Wszyscy w trójkę. Ja mogę cię słuchać godzinami. Jesteś dla mnie jedną z tych dziennikarek kulinarnych z Polski, która naprawdę bywa w świecie, no no nie, to nie jest tak, że raz na kwartał gdzieś pojedziesz, bo cię zaproszą. Nie, no ty po prostu jesteś cały czas w trasie i w ogóle to, że nam się udało mówić na ten podcast, no nie będę mówił, że to cud, ale... Ja świetnie, się bardzo cieszę. Ale świetnie, że nam się kalendarze zgrały. Tak. To może na koniec jeszcze, czego w kawiarniach możemy się uczyć od restauracji i co w ogóle przenika z, z tego restauracyjnego rynku do, do kawiarnianego? Mm, moim zdaniem... To jest chyba wszystko takie trochę granie na, do jednej yy, bramki. Wydaje, to, to, co ja najbardziej lubię w restauracjach i to nie chodzi mi tylko o te trzy gwiazdkowe, z jakichś tam echelonów tego świata gastronomii, ale w ogóle w restauracjach, obojętnie czy to jest pizzeria, czy, czy piekarny, czy śniadanie U mnie to jest jakaś spójność. Całej tej opowie całe, całego tego przedsięwzięcia. I tak dlatego oczekuję, że w miejscu, gdzie jest, nie wiem, dobry chleb, będą w zakwasie, będzie też dobra kawa Speciality, i tak na, na szczęście, na przykład w Warszawie mamy, uważam, że to rozpykały te piekarnie e, bardzo fajnie, w innych miastach zresztą też. E, ale w drugą stronę też bym tego oczekiwała, na przykład po kawiarniach, że jeśli mam dobrą kawę, gdzieś tam wybraną, wychuchaną, wyselekcjonowaną, to żeby też były. Dobre ciasta, kanapki, które były dobre. Na przykład, jeśli mam daną kawę w, jakim, w jakiejś piekarni, to czemu nie mam chleba z tej piekarni, w tej kawiarni? Ja wiem, futkost, jakby ja znam to słowo. Ono tak wraca jak bumerang, cały czas jest takim z słowem wytrychem, um, ale to jest dla mnie gdzieś. Ta, ta spójność, nie? I fajnie to widzieć w większości kawiarni, ale mogłyby się one pewnie jeszcze może trochę bardziej uczyć. To samo jeśli chodzi o jakieś napoje, które gdzieś tam rotują obok kawy, żeby na przykład już z herbatami to się poprawiło, ale też i mamy coraz więcej też jakichś bezalkoholowych, fajnych alternatyw, jakieś kombucze, nie kombucze, ale chyba... Z... W każdym biznesie zawsze kawiany najbardziej mi chodzi o o tą spójność I, i wydaje mi się, że to jest taki zawsze też klucz do sukcesu, że nawet jak świadomie się tego jakoś nie jest w stanie wyłapać, to podświadomie jako gość się to czuje. Super. I tu musimy postawić kropkę. Małgosia Minta, e, dziennikarka, autorka, fotografka, followujcie ją koniecznie. Bardzo Na dziękuję. social mediach. razem z nią. Za kawę. Bardzo, bardzo, <laughs> bardzo dziękujemy za, za rozmowę. No i cóż, z kubkiem kawy wyczekujcie kolejnego odcinka. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac